Cześć, cześć, cześć. Witam Was bardzo serdecznie w recenzji, w kolejnej recenzji. Jak wiecie, na tym kanale często recenzuję karty, recenzuję książki. I dzisiaj weźmiemy pod lupę książkę Nataszy Helwin, Rosyjska czarna magia. Wydawnictwo Illuminatio. Słuchajcie, no, jedna z takich może trudniejszych recenzji, dlatego że z jednej strony ja zawsze jestem za wiedzą, lubię tę wiedzę zdobywać, z różnych źródeł należy czerpać. Z drugiej strony mam taką świadomość, że jeżeli ktokolwiek coś pisze o czarnej magii i tak naprawdę gdzieś w tę stronę idzie, to może znaleźć się taka osoba, która tę sprawę wykorzysta z lepszym lub gorszym skutkiem. Dlatego może ta recenzja jest trochę taki love-hate relationship, na zasadzie książka jest w miarę dobra, ale polecać będzie ją trudno, o, tak to powiem. No ale zacznijmy od zewnętrza, słuchajcie, to moje wydanie, grubość, jest z tych takich bardzo fajnych okładek, które ja lubię, takich milutkich, nie wiem jak to nazwać, dostępna również jako e-book, także można sobie ją w ten sposób zakupić, sugerowana cena 39,90 oczywiście na internetach, można znaleźć wersje tańsze. Czarnoksięskie nauki słowiańskich magów, zbiór tajemnej wiedzy przekazywanej od pokoleń. Autorka, zgłębiając temat czarnej magii, skupia się na zachowaniu pradawnych pogańskich tradycji i ewolucji czarostwa jako antytezy chrześcijaństwa. I faktycznie dużo w tej książce jest odniesień do, nazywa to satanizmu, natomiast właśnie ta antyteza chrześcijaństwa to jest dosyć dobrze powiedziane słowo. Bierze także pod lupę rzemiosło słowiańskich czarnoksiężników oraz ideę demonicznej doktryny, która fascynuje od wieków. Fascynuje, bo jest trochę tajemna, trochę ciemna i trochę wydaje się, że po drugiej stronie mocy, nie? Taka bardziej. To jest tak jak ten romans, nie? Trochę ukrywany. Kreśli genezę rosyjskiej czarnej magii, przyglądając się ideologii jej praktyków, od uniwersalnych praw magii po zasady moralności z przykładami ceremonii i rytuałów. I wszystko się tu zgadza, to wszystko w tej książce znajdujemy. Mamy na szczęście tej książki około 255 stron, więc tak naprawdę na 255 stronach nie jesteśmy w stanie zmieścić genezy rzemiosła słowiańskich czarnoksiężników, idei demonicznej doktryny i jeszcze przykładów ceremonii i rytuałów głęboko. Jest to liźnięcie tematu, ale liźnięcie dosyć ciekawe, szczególnie, że jak gdyby przykłady i ceremonii rytuałów, one znajdują się od pewnego momentu, no powiedzmy od połowy książki, natomiast faktycznie połowa tej książki, zajedźmy rosyjskim, połowa tej książki jest o filozofii, powstaniu, przejściu z pogaństwa na chrześcijaństwo i czemu to wszystko takie odwrotności się tutaj satanistyczne robią. No takie trochę mity mające rys historyczny. Też ciekawe, jeżeli ktoś nie szuka tylko 15 rytuałów na to, żeby krew menstruacyjną w szklance ukochanego zamieścić, to myślę, że z ciekawością sobie przeczytam. Co do tych przykładów ceremonii i rytuałów, tu jest magia cmentarna, trochę miłosna, trochę spętań, ale z nazwy, bo mimo iż czasem nawet tutaj pracy z demonami ona pokazuje, to z mojej praktyki, wiecie, to jest trochę tak, są tutaj ciemne rytuały przywołujące ciemne siły, ale zupełnie bazujące na jasnych rytuałach przywołujących jasne siły, czyli po prostu jak gdyby skutek może być ten sam, tylko jest inna wiara, inna religia i inne podejście do magii, o, może tak. Z taką naprawdę głęboką czarną, nazwijmy to czarną magią, która autentycznie jest niebezpieczna, ma to lekko trochę wspólnego w nazewnictwie, po prostu. I wszelkie te rytuały tutaj przedstawione, one brzmią strasznie dla laika, natomiast jak się w nie wczyta, to jest w zasadzie odwrotność tego pogaństwa, które na przykład tutaj na kanale reprezentujemy. Pewnie też trochę skuteczne, trochę z innej strony mocy, ale nie jakieś dramatyczne. No i pytacie, czy książka warta przeczytania. Nie wiem, na jakim etapie wiadomości magicznych jesteście. Jest warta przeczytania. Znaczy, książki, które czytam i nie są warte przeczytania, nie robię recenzji zazwyczaj,
bo nie ma o czym. Tak po prostu. W książce znajdziesz zasady ikon piekielnych oraz zbiór zaklęć i klątw. Zgadza się. Opisy tradycyjnych ceremonii i rytuałów. Zgadza się. Założenia magii cmentarnej, a także kościelnej, to jedno drugie się łączy i zgadza się. Ciekawostki na temat rosyjskich praktyk magicznych i paktu z diabłem też się zgadza. Natomiast dla mnie to trochę ta książka jest taka traktująca o poważnym temacie w sposób podający pewne ciekawostki, ale to są trochę takie igraszki z diabłem. O. Nie jest to dziewiąte wrota piekieł, są igraszki z diabłem. Można tym zaszkodzić? Można, oczywiście, że można. Wszystkim można. To, dobra. No, także tak, ale książka jest ciekawa. I teraz tak, ikonografika czaszki, co by trochę było strasznie, ciemna okładka, patronuje nam przez całą książkę. Wydana jest na papierze takim recyklingowym. Też dobrze, bo jest lekka, wiadomości jest sporo. Gdzie jesteś w spisie treści? Bo spis treści... Nie ma spisu treści? Z przodu jest. A, gdzie jest spis treści? No, jeszcze bardziej z przodu? Albo w ogóle nie wiem. Czy... Nie, jest, bo jeszcze czytałam. Dobra, jest indeks, natomiast nie ma spisu treści. Albo jestem już walnięta. Dobrze, ja nie widzę spisu treści, powiem tak, tyle, kropka. Czym jest słowiańska czarna magia? I tutaj mamy krótki wywód na temat, czym jest. Natomiast generalnie chodzi o to, że zapisywano wiadomości w czarnych książeczkach z czarnymi okładkami i dlatego czarna magia. Tak, od że po prostu. Narodziny rosyjskiej czarnej magii, nie tylko rosyjskiej, bo to w zasadzie, co tutaj jest opisane, dotyczy każdych ziem, na których zawładnęło chrześcijaństwo, że trzeba było te praktyki w jakiś sposób połączyć, przekształcić, żeby tam wszystkich wieszczów nie powybijali po prostu. Ale to tak wiadomo, szkolenie uczniowie. Kim jest weretnik i demoniczna wiara? To też jest bardzo fajne, troszkę o herezji. Troszkę o tych weretnikach, to są właśnie odłamy rosyjskiego czarostwa. Tu jest też podzielenie magów na naturalnych i wyuczonych. Także piekielne ikony to brzmi jak wow, nie wiadomo co, a tak naprawdę nie wiem, czy mam zostawić na smaczek. Co to są piekielne ikony? Ale nie jest to nic strasznego, naprawdę. Dużo jest tutaj filozofii. Tutaj zaczyna nam się rozdział, w którym mamy demoniczny panteon, czyli mamy 9 kręgów piekieł, władców piekieł, książąt piekieł. Bardzo lubię księżniczkę śmierć, dlatego że ona rewelacyjnie współdziała z magią cmentarną, słuchajcie. Także tak. I trzy siły, dusza, satanizm. Czym jest dusza, jakie ma znaczenie dla diabła i Boga, co łączy satanizm i ciemną stronę pogaństwa, a czy odnoszenie się do konkretnych sił. I bardzo mi się podobało, tu widzicie, ja zawsze z ołówkiem pracuję, zakreślam pewne fajne rzeczy, że na przykład w katolicyzmie jest coś takiego, że my czcimy świętych, czcimy papieża, czcimy Boga, a tutaj chodzi o tradycje satanistyczne i pogańskie. Tradycje te ograniczają się co najwyżej do honorowania. Czczenie kogokolwiek i czegokolwiek stoi w sprzeczności z istotą satanizmu. Bardzo zdrowe podejście, to tylko nam się wydaje, że satanizm jest taki ohydny. Ale właśnie tak nie jest. Jest o LaVeyu i jego Biblii Szatana trochę odniesienia, także nic takiego. Kolejna sprawa, zaklęcia czarnej magii. Są zasady, prawa magii, praktyki magów, księgi magiczne omówione, ofiary, i to nie chodzi o tamte takie tam, ale tu mówią, że na przykład Pani Śmierć to lubi jakby tam czarną kurę zabić, a szatan to by nawet tam bananem się
Nie, przepraszam, szatani. Ale no, to te, co tam, krwawe ofiary, czemu nóż magiczny, tak. Dużo jest tej czarnej kury, nie? Czarnej kury troszkę jest, no czarna kura musi być. Bo wybór grobu, a propos magii cmentarnej, którą powinna być. To są takie rzeczy, które, o, zasady magii cmentarnej. To są bardzo, to znaczy bardzo znane, nie wiem, mi są bardzo znane rzeczy. Jak recytować zaklęcia, mówią, że lepiej na pamięć. No a tak jakby się było o 12 o północy na cmentarzu, to z tą pamięcią też może być różnie, także można mieć kartkę. Albo taka prosta rzecz, że na przykład jak masz wywołać coś 9 razy, to żeby nie liczyć na palcach, bo się duch zdenerwuje. Wiecie, takie proste szeptuchowskie sprawy. Fajne takie sprawy. Właśnie, tak, że nie masz się patrzeć na niego, pytać, tylko robić swoje, garnąć się. Zaklęcia cmentarne. I mamy tak, zszywanie na cmentarzu, zaklęcie miłosne, zaklęcie podczas pogrzebu, zaklęcie zsyłające na kogoś pożądanie, czyli to już się zaczyna nam ta księga cieni, jak gdyby tej ciemnej strony mocy. A są takie, powiem wam, no, klątwy są, zsyłające nieszczęście. Teraz założę się, że po tym jak ta książka weszła na nasz rynek, to że zobaczcie i zaobserwujcie, czy nie będzie tak, że nagle pojawi się wciort profili ludzi, którzy nagle zaczną oferować wszystkie klątwy, uroki za miliony dolarów. Zobaczcie, czy nie będę miała racji, bo coś tam, albo będą straszyć, że tu rzucą klątwę, tu zabiją czarną kurę, porozmawiają z panią śmiercią i zakopią twoje zdjęcie na cmentarzu. Ja wam powiem, że jeszcze od zakopania na cmentarzu nikomu nic nie ubyło, bo to trzeba mieć moc do tego. To jeszcze jest moc do tego potrzebna, a nie tylko robienie z siebie idioty. Klątwa z użyciem trumny, potężna klątwa zrywająca chorobę. No, mnóstwo jest takich, dlatego mówię, dla mnie jest to fajna książka, ale tak ciężko ją polecać, bo to tak różnie bywa, nie wiadomo na kogo trafi. Ja mam nadzieję, że osoba, która ją wydała, zrobiła sobie taki egregor typu... Klaudia. No. To jest recenzja książki. Czy da się porozmawiać z kimś, kto nie żyje? W książce nie jest to opisane, nie mam prawdopodobnego pojęcia. Codzienne rytuały czarnomagiczne, czy to jest takie, wiecie, rytuał białej klątwy w czarnej magii, rytuał usuwający chorobę w kościele, zaklęcie miłosne w kościele, czyli tej, oczywiście, że ta kościelna magia się też tam łączyła z tym wszystkim. Wiadomo, o, 12 piekielnych zaklęć heretyków lub weretników. Drugie piekielne zaklęcie, trzecie, dziewiąte, dwunaste. Takie są od rzeczy. I magia krwi, tutaj to ja wam powiem tak, bo nam się wydaje magia seksu, magia krwi, magia egipska. Jest ileś zaklęć zła, albo na przykład jest takie, wierzę w szatana, który jest wielkim księciem wszechmocnym, a także w demony wielkiego księcia. Znaczy, dla mnie to nic nowego, bo ja też wierzę, tylko może ich nie czczę, nie hołbię i nie wielbię. Tak, nawet podziwiam czasem, ale nie, żebym tam jakieś ofiary im. No, także słuchajcie, nic takiego, z czym się magiczna osoba spotkać nie mogła, tutaj się nie znajdzie. Dla pewnych dla dużej liczby osób, które jak gdyby nie interesują się czarną magią, ja się bardzo interesuję, lubię czytać, tak mam, to nie są jakieś nowości, fajnie opisana, fajna. Czy są po polsku zaklęcie? Tak. Po polsku są, wszystko jest po polsku. Wydana, tak. Tak, no mówię, ona może być o tyle niebezpieczna, o ile zobaczycie, że nam internet zaświruje. Jestem o tym przekonana, że nagle będzie mnóstwo czarnych magów rzucających klątwy, zabijających kury i rozmawiających z panią śmiercią na cmentarzach, zakopujących wasze zdjęcia i w kościele po prostu robiących wam źle. Także tak będzie. A ja też, dlatego Asia tutaj mówi, nie? Że będzie pełno małolatów. Będzie. Ale Ann mówi, a jest napomniane, jakie konsekwencje się ma, jak się tą magię używa. Myślę, że to ma, nie ma napomniane i ja myślę, że to nawet dobrze, że nie ma napomniane, bo ktoś, kto się za to bierze, świadomość jakąś powinien mieć. Małolaty świadomość mają i nikt im nie powie, że nie. Natomiast, no mówię, dla mnie jest to fajna książka, trudno mi ją polecić, bo wiem, jak wygląda ten ezoteryczny światek i jaki syf z tego wszystkiego wyjdzie. Ale generalnie dla nas mądrych jednorożców myślę, że warto sobie przeczytać, pod warunkiem, że ktoś połowę przebrnie pod postacią, co to jest magia, czemu jest magia, dlaczego magia i w ogóle kto, kiedy, co, komu. Ale tam jest reszta zaklęć. Właśnie jak wchodzisz na cmentarz, jak się masz zachować. Tak, no ja na przykład mam taki film o cmentarzu, tak, jest na kanale i to jest może trochę inne metody, bardziej rosyjskie, niż ja opowiadałam, ale to jest wszystko znane, słuchajcie. Ale też z szacunkiem, że jak z szacunkiem, dzień dobry, tak, dokładnie. Także tak,
Tutaj Monika zapisała, czy audycje zostają zapisane na kanale do wtórnego obejrzenia. Tak, tylko kochana, w ogóle zapraszam Cię też na kanał, który się nazywa Wiśniowa Magia, bo na tym kanale będę starała się umieszczać wszystkie tak zwane mądre filmy, które na tym kanale giną wśród wieczorów z wróżką, ale możesz się zapoznać z playlistami i w ogóle jest mnóstwo recenzji książek, mnóstwo w ogóle rzeczy jest. Także powiem Wam tak, ja polecam dla mądrych osób. Myślę, że fajnie jest wiedzieć do wykorzystania, nie sądzę, że no o magii krwi, słuchajcie, tam te wszystkie sposoby, ale no, jeżeli demon zareaguje na Waszą prośbę, natychmiast to poczujecie. No chciałabym takiego małolata zobaczyć, jak poczują, jak demon zareaguje i nie zejsrają się w porty. Chciałabym to zobaczyć. Ale mówię, ciekawostka jest, odważna osoba wydająca na polski rynek. Myślę, że popyt będzie, ale zobaczycie moje słowa. Mnóstwo małolatów z magią cmentarną, krwi, miłosną i spętaniami. Przy czym te metody, które to są, ja bym nazwała urokami, a nie spętaniami, bo mimo iż one tak grzebią w tym demonizmie, tak jak my grzebiemy w żywiołach, tak, czarne-białe, grzebią w tym demonizmie, to ze spętaniami jeszcze nie mają wiele wspólnego, z urokami na pewno. Czyli ja bym to powiedziała, rosyjska czarna magia, pod tytuł uroki, niekoniecznie spętania także. A Ewa mówi, będzie robota, bo jak będę miała to odcinać wszystko potem, to będę miała dużo zabawy i dużo pieniędzy. Dokładnie tak. Także słuchajcie, tak wygląda ta książka. Ja jestem taka, no, dosyć podekscytowana nią. Fajna jest. To nie jest coś, o czym nie słyszałam, ale fajnie mieć rzeczy czasem zebrane w taki, wiecie, jeden bardziej podręcznik, może tak. No, także mądrym osobom polecam, niemądrym to nawet Biblii bym nie poleciła, też nie zrozumieję. Ale to wiadomo. Także słuchajcie, dziękuję Wam bardzo za bycie, uczestniczenie. Buziaki dla Was, zastanówcie się co, jak. Treść mniej więcej, treść. Rozdziały pod rozdziały znacie. Myślę, że można się z nią mądrze zapoznawać. Buziaki i do zobaczenia jutro o 21:00.